Witam. Dzisiaj przedstawiam Smart TV firmy TCL. To jest seria S615 na Android TV oraz ma wbudowany 4-rdzeniowy procesor. Zaraz go rozpakujemy. Zobaczymy, jak się prezentuje. Dobrze, w opakowaniu tutaj znalazłem torebeczkę. Tu jest instrukcja obsługi. Seria 61. Jakieś kolejne papierzyska. Są dwie nóżki. Karta energetyczna. Jest pilot. Wąski strasznie. Zaraz go porównamy z Xiaomi pilotem. Dwie baterie oraz śrubki do przymocowania nóżek. Pilot przyjemny w dotyku. Mam akurat od Xiaomi. Xiaomi jest widać, że sporo krótszy. Troszeczkę szerszy. Tu jest sporo więcej przycisków na pilocie od TLC, od Xiaomi wystarczająco. Chyba wszystkie, które potrzebne są, tutaj widzę, jest trochę bardziej rozbudowane. Dobrze, przykręcę nóżki do telewizora i zobaczymy, jak się prezentuje. Dobrze, już przykręciłem nóżki, postawiliśmy go, zobaczymy, co tam ciekawego jest na tablicy zamianowej. Jak mówię, to jest z serii S61, model 32-calowy. Składany w polskiej fabryce w Żyrardowie. Podobno w tej samej fabryce są składane telewizory Xiaomi. Dobrze, zobaczymy z boku. Dobrze, z boku mamy od góry guzik on-off, wejście USB, wejście LAN, wejście do telewizji naziemnej oraz cyfrowej z telewizji kablowej. Tu jest ten telewizor działa w standardzie DVB-T2. Wejście satelitarne w systemie S2. Wejście optyczne, jeśli chodzi o dźwięk. Złącza HDMI. Dwie sztuki, wejście na moduł CI w standardzie 1.3. Tu jest jeszcze wyjście słuchawkowe i wejście AV do przejściówki, ale w opakowaniu tej przejściówki nie widziałem. Dobra, to uruchomimy ten telewizor, zobaczymy, jak to działa. Jak zobaczycie z boku, do najchudszych nie należy. Dobra, to go uruchamiamy. Dobrze, to podłączamy telewizor do prądu. I robimy jego pierwsze uruchomienie. Tak jak mówiłem, telewizor jest na systemie Android TV. Logo Androidy nas powitało. Dobrze, to wybieramy język polski. Bez telefonu. Czyli widzimy, że telewizor nie posiada standardu AC, tylko w standardzie 2.4 działa, bo nie widzę sieci 5 GHz. To jest minus.
telewizory Xiaomi działają w technologii AC, czyli 5 GHz. Ten widać, że standard tylko N. Dobrze, wpisaliśmy hasełko do Wi-Fi. Dobrze, logujemy się do konta Google. Trzeba, wiadomo, standardowo maila wpisać. Wszystkie te piloty teraz tak głośno klikają. Dobra, hasło wpisaliśmy, trzeba było potwierdzić, że my to my. Dobra, akceptujemy warunki. Asystent Google jest. Tego nie wyszukujemy kanału, bo jest antena podłączona. Nie mamy konta TLC, nie logujemy się na razie. Widzimy, że główne menu wygląda jak w innych telewizorach Android. Jest od razu automatycznie wgrane Netflix, YouTube. Zobaczymy, czy YouTube działa. Działa, bo się reklamy wczytują. Dobra, nie będziemy oglądać reklam. Widać, że YouTube działa. Dobra, na dzisiaj to tylko tyle. Miało być tylko rozpakowanie i pierwsze uruchomienie. To
dzięki za oglądanie, dajcie łapkę w górę i dajcie suba. Trzymajcie się.